Ofiar w ludziach nie było, to też jest istotne żadnej kontuzji. Sąd powinien badać skutki nieważności czy skutki abuzywności tej umowy na dzień zawarcia tej umowy. My jeszcze świętujemy, można powiedzieć. I będziemy świętować za każdym naszym wygranym, prawomocnym wyrokiem. Drodzy Państwo, witam serdecznie w 145 odcinku Ekspresu Frankowiczów. Dzisiaj mamy 3 września. No jutro dzieci idą do szkoły, a dwa dni temu była bardzo ważna data dla wszystkich członków społeczności Życie bez kredytu. I chciałbym tutaj móc zaprosić Marilyn Monroe, ale no, z wiadomych przyczyn jest to niemożliwe. Chciałbym zaśpiewać Kamilowi Happy Birthday to you, dear Kamil. Ale oczywiście ja tego tak dobrze nie zrobię. Kamil Fiedosik... Urodziny były. Wszystkiego tak najlepszego. Dziękuję serdecznie. Można wpisać w komentarzach, składać życzenia Kamilowi. My jeszcze świętujemy, można powiedzieć. I będziemy świętować za każdym naszym wygranym prawomocnym wyrokiem. Oczywiście świętujemy bezalkoholowo. Drodzy Państwo, przechodzimy już do poważnych tematów. Sprawa CUE, dokładnie C348, łamane na 23. Która jest prowadzona przez ekspertów społeczności Życie bez kredytu, a która dotyczy tego, od kiedy należy liczyć odsetki, będzie tematem głównym dzisiejszego odcinka. Ale na razie przejdziemy do kredytów indeksowanych. W zeszłym tygodniu opowiadałeś mhm. o kredytach denominowanych. Teraz chciałbym Cię poprosić właśnie, żebyś mógł powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy jednymi i drugimi mhm. i jakie są skutki prawomocnych wyroków. W przypadku kredytów indeksowanych. Tak, kredyt indeksowany, niezależnie od tego, do której z walut, jest kredytem, który ma pewnego rodzaju mechanizm waloryzacji. Niestety dla banków, a jeżeli chodzi o skutki dla Frankowiczów, również opłakane były one z uwagi na to, że banki robiły to w sposób zupełnie arbitralny, dowolny, czyli te wszystkie mechanizmy przejczeniowe, zarówno najpierw przejrzenia kwoty złotówkowej, która miała miejsce jako wpis w umowie na saldo kredytu odbywało się po jednostronnie ustalonym kursie przez bank, a następnie również spłata, również w złotówkach odbywała się po przejrzeniu tego pierwotnie, arbitralnie ustalonego. Salda kredytu z franków albo z innych walut bezpośrednio, znowu na złotówki, po kolejnym, tym razem już dużo wyższym kursie. Kursie sprzedaży. Ten nieuczciwy mechanizm jako taki jest niezgodny z naturą stosunku zobowiązaniowego, dlatego że właśnie umowa kredytu powinna w taki sposób być na podstawie artykułu 69 prawa bankowego obsługiwana, że konsument powinien oddać to, co zwrócił, to, co otrzymał, przepraszam, plus ewentualnie odsetki, jeżeli oczywiście sposób ich naliczania nie budzi żadnych wątpliwości w tej pierwotnej umowie. No i de facto na tym powinna polegać umowa kredytu. Tutaj w indeksacji mam do czynienia z podwójną. Innym przeliczeniem najpierw ze złotówek na franki, później z franków na złotówki. I oczywiście po ustawie antysprzedowej można już w 2011 roku było spłacać kredyt bezpośrednio we franku i wiele, wielu frankowiczów się na to zdecydowało, natomiast to nie ma żadnego znaczenia dla oceny skutków prawnych, nieważności takiej umowy, bowiem pamiętajmy, że chociażby w ślad za uchwałą Sądu Najwyższego w składzie siódemkowym, która ma moc zasady prawnej 3 CZP 6 na 21 7 maja 2021 roku, e, sąd powinien badać skutki nieważności czy skutki abuzywności tej umowy na dzień zawarcia tej umowy wobec tego jakiekolwiek późniejsze aneksy czy zmiany w umowie nie powinny nieść żadnych Oczywiście, poza nowacją, do której zresztą i tak, i tak nigdy nie dochodzi w tego rodzaju przypadkach, nie powinny nieść żadnych zmian w wyroku. Czyli na ten moment 100% spraw członków społeczności Życia bez kredytu zakończyło się prawomocnymi wyrokami, właśnie stwierdzającymi nieważność tego typu umów. Proszę Państwa, my czekamy na orzeczenie CUE w sprawie C348 łamane na 23. Sprawę tę prowadzą eksperci społeczności Życie bez kredytu. Dotyczy tego, od kiedy należy liczyć odsetki. Kamil, czy wiadomo, już może. Kiedy zbierze się CUE, kiedy poznamy odpowiedź? No, na razie to mamy jeszcze czas na odpowiedź do CUE, bo CUE wysłał do nas prośbę o ustosunkowanie się na piśmie do tego zagadnienia, które no, moment będzie dotyczyło nie tylko w tej konkretnej sprawie Frankowicza, ani też w, tylko i wyłącznie członków naszej społeczności, bo przypomnę, że już ponad 2100 spraw prowadzimy dla Frankowiczów z naszej społeczności, ale to też i przede wszystkim będzie to głos w imieniu wszystkich Frankowiczów. Czyli ponad 200 tysięcy osób, które już pozwało bank, i to dla nich właśnie również walczymy o to, żeby te odsetki były naliczane już od samego początku, czyli od zgłoszenia roszczenia do banku, od wezwania do zapłatu, a takim e, oczywiście wezwaniem jest jak najbardziej pozew i w tym konkretnym przypadku chciałem powiedzieć, że liczymy na rozstrzygnięcie korzystne już w przyszłym roku, bo zakładam, że sprawa o tyle nie jest, nie jest na tyle skomplikowana, żeby trwało to jakoś szczególnie długo, zważywszy tym bardziej, że w tej chwili ta linia orzecznicza jeszcze w Polsce jest nieustabilizowana, jeżeli chodzi o naliczanie tych odsetek, czyli czym szybciej ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda od, odpowiedź, czyli wyrok w, w sprawie tej prejudycjalnej. No to tym szybciej będziemy mieli jasność i klarowność i będziemy mogli cieszyć się tym, że Frankowicze będą mieli jeszcze więcej aspektów ku temu, aby pozwać banki, jeszcze więcej środków, wrócić do nich z uwagi na stosowanie przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych, rażąco naruszających zasady współżycia społecznego. Drodzy Państwo, ja zapraszam oczywiście do pisania komentarzy pod naszym programem. Tam oczywiście na YouTube jest nasze miejsce, czy też na Facebooku, bo jesteśmy aktywni na Facebooku, na Instagramie. Praktycznie wszędzie znajdziecie informacje na nasz temat i, na, i o tym, jak z nami się skontaktować. Drodzy Państwo, dosłownie no kilka dni temu, tak można powiedzieć, bo 31 sierpnia odbył się webinar, temat webinaru, w jaki sposób skrócić czas postępowania sądowego oraz negocjacji z bankiem i kiedy można otrzymać zabezpieczenie roszczenia. I tutaj też zachęcam do wejścia na nasze social media, na Facebooka i na YouTube'a. Tam jest zapis całego tego webinaru. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Natomiast dosłownie wczoraj odbył się pierwszy taki można powiedzieć, nie piknik, tylko event sportowy społeczności Życie bez kredytu. Wellbeing. było fajnie, dopisali goście, spotkała się praktycznie cała, no prawie cała rodzina wchodząca w skład naszej mhm. społeczności. Widziałem, biegałeś, rzucałeś za trzy punkty. Dostałeś jak zwykle. Jak zwykle Kamil uwielbia koszykówkę i naprawdę dał niezły popis podczas tego spotkania. Najważniejsze, że wszyscy się dobrze bawili, że ten event był udany i na pewno będziemy go powtarzać. Pamiętajcie, że wszystko to, co robimy w ramach welbingu, jest po to, abyście te swoje negatywne skutki kredytów niwelowali do absolutnego minimum, czyli do czasu, kiedy albo Zawrzecie ugodę, sprawiedliwą ugodę sądową na naszych warunkach przeciwko bankom, albo też jeżeli będziecie mieć już prawomocny wyrok, wtedy na pewno pozbędziecie się i stresu i wszystkiego, co wiąże się z tym nieuczciwym zobowiązaniem względem banku. A póki co, to co możemy zrobić, to wspierać Was właśnie w aktywności, bo jak wiadomo, w aktywności fizycznej można również. Odszukać dużo, dużo więcej spokoju niż siedząc przysłowiowej kanapie, kiedy tylko się włącznie zapatruje w ścianę i stresuje się tym, jaka rata, jakie będzie w przyszłości zobowiązanie miesięczne i czy znowu saldo kredytu nie wzrośnie do nie wiadomo jakich poziomów. Trzeba myśleć pozytywnie i do tego właśnie Was serdecznie zachęcamy. Czyli na kanapie FIFA 2023 nie ben. Już nawet cztery moment. Już jest, to, to będzie, będzie za cztery. Tak. Drodzy Państwo, sport to zdrowie, nikomu o tym nie trzeba przypominać. Ofiar w ludziach nie było, to też jest istotne, Żadnych kontuzji. Wszyscy przyszli i wyszli szczęśliwi. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani pozwaniem banku, jeżeli zastanawiacie się, jak my to robimy, jak wygrywamy, oczywiście szukajcie informacji na Facebooku, na YouTubie czy na naszych social mediach, czy na stronie Kamila w zakładce Jak wygrywamy co tydzień. No, przecież kilka razy w tygodniu też zdarza się, bo kilka razy w tygodniu zdarza się, że mamy prawomocne wyroki i od razu ich treść i szczegóły publikujemy w naszym w naszych social mediach. Czekamy tam na Was. Drodzy Państwo, oglądacie Ekspres Frankowiczy w odcinek 145, a teraz przechodzimy do odpowiedzi na pytania internautów. Kamil gotowy, ja gotowy, zaraz się okaże zresztą. Rozpoczynamy od pytania Pani Ani. Mhm. Pani Kamilu, przygotowuję się do złożenia pozwu przeciwko Raiffeisen. Jakie dokumenty będą mi potrzebne i jak się z Wami skontaktować? No, z nami kontakt to jest dosyć prosta sprawa. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na stronie życia bez kredytu, bądź zadzwonić. Do Basi, do Kasi, no to, to są numery też podane w zakładce Kontakt. Bez problemu zawsze możecie wszyscy się kontaktować. W każdej sprawie jesteśmy dostępni o każdej porze. Natomiast no dokumentów w zasadzie wiele nie potrzeba. My przygotujemy wniosek do złożenia do banku o wydanie pełnej historii spłat. Bank bodaj za około 200 zł w ciągu miesiąca wydaje takową. Przygotujemy reklamację i wszystkie inne około, można powiedzieć, procesowe dokumenty do podpisania, łącznie z pełnomocnictwem i w zasadzie później zajmujemy się wszyscy. Wszystkim razem w zakresie tych czynności, które muszą być wykonane, czyli e, mówię razem, bo chodzi o przygotowanie e, równolegle, Analiz, czyli chodzi o wyliczenie roszczeń, zarówno głównego, jak i roszczeń ewentualnych, bo przypomnę, że pozew jest skonstruowany w sposób kaskadowy. Następnie, oczywiście, samego pozwu, tego powiedzmy materialno-już procesowego założenia, które mamy zawsze w każdym pozwie, w jaki sposób i jakiego roszczenia dochodzimy. No i oczywiście, następnie również to nasi eksperci prowadzą postępowanie przed sądem. W zasadzie wiąże się to tylko i wyłącznie z tymi czynnościami, które. Są kierowane bezpośrednio do pełnomocników procesowych. Tutaj zazwyczaj Frankowicze najczęściej tylko raz na sam koniec stawiają się przed sądem, wobec tego tutaj też jakichś przygotowań wielkich nie ma. Zawsze jest u nas cały dział, który zajmuje się przygotowaniem do rozpraw. Natomiast takie przygotowanie i samo zeznawanie w sądzie nie, nie, nie jest obarczone jakimś dużym stresem ani też ryzykiem procesowym, zważywszy tym bardziej na to, że co byśmy tutaj nie mówili, to jednak te umowy są nieważne z mocy prawa od samego początku. No i tutaj w zakresie tego też nie ma jakichś kolejnych dodatkowych czynności, co do których trzeba byłoby się jakoś specjalnie przygotowywać. Dlatego w zasadzie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby wybrać najlepszą ofertę, no i zacząć działać. No najlepsza oferta to oczywiście społeczność, życie bez kredytu, a poza tym to bułka z masłem. Tak jest. Przechodzimy do pytania Pani Ewy. Pani Kamilu, czy można wygrać sprawę po spłaceniu kredytu i jak liczyć przedawnienie? No tak, no pytanie zasadnicze jest takie, o jakim przedawnieniu mówimy, czy roszczeń banku, czy naszych roszczeń, bo jeżeli chodzi o roszczenia, bo podejrzewam, że o to chodzi o w tym pytaniu, to roszczenie Pana się przedawnia dopiero od do momentu, kiedy Pan się dowiedział o stwierdzeniu Pani Ewa pani Ewy, przepraszam, pani Ewy, przedawnia się wówczas i każdego, kto ma już spłacony kredyt, dopiero w momencie, kiedy się dowiedział o, czy dowiedziała o tym, że ma, czy miała klauzule niedozwolone w swoim, w swoim kredycie, w swojej umowie kredytowej i od tego czasu jest dopiero te 6 czy 10 lat, w zależności od tego, w jakim momencie ktoś się dowiedział o tych klauzulach abuzywnych. ale na dochodzenie wszystkich roszczeń, czyli w zasadzie, mówiąc wprost, nic się nie przedawnia dla frankowiczów, no, i oczywiście, same dochodzenie roszczeń opiera się na zaświadczeniu z banku. Tutaj, też tak jak w każdym innym przypadku, nasi analitycy robią dokładną matematyczną tabelę, czyli takie wyliczenia co do roszczeń głównych, co do roszczeń tych ewentualnych. No i wówczas składamy po prostu pozew w oparciu o to, co wiąże się ze zwrotem nielicznego świadczenia na podstawie teorii dwóch kondykcji. Oczywiście do tego jeszcze, jeżeli bank od razu nie będzie chciał płacić, jeżeli nie będzie chciał zawrzeć ugody sądowej takiej sprawiedliwej na naszych warunkach, no to będą dochodziły również odsetki ustawowe, ale liczone dopiero od złożenia pozwu, czyli 12,25% w skali roku. Dla średniego kredytu to jest u nas w naszej społeczności to jest około 400 tysięcy, takie odsetki za 3 lata procesu to dodatkowo do tej kwoty, która była już, e, będzie dochodzona roszczeniem, to jest 147 tysięcy zł. Dlatego też no, pieniądze są dosyć duże do odzyskania. I na pewno nie ma żadnych problemów w dochodzeniu tego rodzaju roszczeń, bowiem już wielokrotnie mieliśmy takie postępowanie zakończone skutecznie prawomocnym wyrokiem. Po prostu nasi eksperci są lepsi od Toma Cruz'a w Mission Impossible. Zależy w której części. no, no właśnie, masz rację. Nowsze jeszcze nie widziałem. Drodzy Państwo, teraz wspaniała, cudowna Kinga Walicka, nie wiem czy ona się podkochiwała kiedyś w Tomie Cruzie, czy nie, ale na pewno jest aktywna w ramach prawomocnych, pomocnych. Dzień dobry wszystkim! Miło mi bardzo, że jesteście i nas oglądacie. Dla tych z Państwa, nas regularnie odwiedzających i korzystających ze wsparcia prawomocnych, pomocnych, bardzo dziękuję za Wasze ciepłe słowa. Dzięki Wam wiem, że to co robię ma sens. A dla tych, co nas oglądają sporadycznie, bądź są tu pierwszy raz, bardzo gorąco zapraszam Państwa do regularnego oglądania naszych treści i korzystania z darmowego wsparcia, jakie oferujemy członkom Życia bez kredytu. Warto nas polobić i oglądać regularnie. Ugody Bankowe. Tematyka, którą zgłębiam od momentu, w którym banki zdecydowały się na skomensowany atak ze swoimi niejednokrotnie absurdalnymi propozycjami. Znacie już moje stanowisko w sprawie tych banksterskich propozycji. Dzisiaj nadszedł czas na przeanalizowanie komunikacji banków przedstawiającej kancelarie frankowe w bardzo negatywnym i nieuczciwym świetle. I tu cytuję. Kancelarie chcą jak najwięcej dla siebie. Kancelarie nie lubią ugód, bo na nich zarabiają. I kancelarie nabierają ludzi. Drodzy panowie banksterzy, chyba pomylił się wam podmiot w tych zdaniach. Zamiast kancelarie wpiszcie tam banki. To zacznijmy jeszcze raz. Banki chcą jak najwięcej dla siebie. Banki nie lubią ugód. Proponowanych przez kancelarię, bo na nich nie zarabiają. Banki nabierają ludzi. Czy to nie brzmi lepiej i prawdziwiej? Czy tak de facto nie było przy zawieraniu umów kredytowych? Czy przypadkiem nie jesteście tutaj dlatego i oglądacie ten program właśnie dlatego, że to banki wmanewrowały was w nieuczciwą umowę i teraz to banki mówią wam, co jest uczciwe? Wczoraj kłamali, a dzisiaj mówią prawdę. Faktycznie są godni waszego zaufania. Ale przyjrzyjmy się dokładnie stwierdzeniu, że kancelarie chcą jak najwięcej dla siebie. Tak, chcą. Jak najwięcej dla was. Tak, bo to od waszej wygranej i jej wartości zależy ich wynagrodzenie. Więc możecie być pewni, że kancelarie chcą dla was jak najlepiej. W końcu gracie w tej samej drużynie. Tutaj zależność jest bardzo prosta. Wy wygrywacie, to i kancelaria wygrywa, w przeciwieństwie do sytuacji z bankiem. Jeśli banki wygrywają, to robią to zawsze waszym kosztem. Praca kancelarii frankowej to nie jest tylko przekopiowanie i powielenie pozwu jednego klienta dla kolejnego. To są indywidualnie kalkulowane analizy finansowe dla każdego Frankowicza oraz kilkuletnie prowadzenie spraw w dwóch instancjach przy zmieniających się współrzędnych, no bo niejednokrotnie trzeba rozszerzać pozew o wpłaty do banku poczynione w trakcie trwania procesu. To są konsultacje i spotkania z Frankowiczami. Godziny uzgodnień, przygotowywania wniosków, reprezentacja w sądzie i, co bardzo ważne, konsekwentne wspieranie Frankowiczów przez cały okres trwania procesu. Na marginesie, to właśnie dlatego też stworzyliśmy program prawomocnych, pomocnych, właśnie aby Was wspierać przez ten okres niejednokrotnie pięcioletni. A skąd to wszystko wiem? Bo doświadczyłam tego na własnej skórze. Byłam dokładnie w takim miejscu i potrzebowałam zaufanego partnera do walki z moim bankiem. Skąd wiem, że kancelarie walczą za żarcie dla swoich klientów? A dlatego, bo walczyli dla mnie. I ja wygrałam absolutnie wszystko. Wygrałam wolność od umowy kredytowej. Coś, czego żadna ugoda bankowa nie proponuje. Wygrałam całość wpłaconych pieniędzy do banku, coś czego również żadna ugoda bankowa nie proponuje. Wygrałam całość odsetek liczonych od wartości pozwu przez okres trwania pozwu, a to niebagatelna kwota, no bo odsetki ustawowe to obecnie 12,25% w skali roku. Coś czego również żadna ugoda bankowa nie proponuje. Wygrałam swoje życie z powrotem i nie mam kredytu. Tego też żadna ugoda bankowa. Nie proponuję. Więc proszę mi powiedzieć, gdzie jest lepiej? Tak, zapłaciłam kancelarii jej wynagrodzenie. Tak nie było ono drobną kwotą, ale dzisiaj to ja jestem wolna od kredytu i mam fundusze na koncie z wygranej. I to po opłaceniu kancelarii frankowej. A chyba najbardziej gorszące w tym wszystkim jest fakt, iż banki powołują się w swojej argumentacji na to, iż to łokik, oraz Rzecznik Finansowy zareagowały w przypadku drobnych naruszeń czy też niejasności w umowach o świadczenie usług kilku kancelarii frankowych. Jednakże w przypadku banków oferujących nieuczciwe kredyty, które przez lata naruszały prawo, jakoś ani ŁOKIK, ani Rzecznik Finansowy, ani KNF nie widziały problemu. Myślę, że warto to przemyśleć i zastanowić się. Po której stronie stoją instytucje, które powinny być na straży przejrzystości umów zawieranych pomiędzy konsumentem a bankiem? Na koniec dodam, że zawsze warto sprawdzić przysłowiowe dwie strony medalu, do czego gorąco Was wszystkich namawiam. Sprawdźcie propozycję banku i sprawdźcie kancelarię, która może Was uczciwie reprezentować przy nieuczciwej umowie zawartej z nieuczciwym bankiem. Bądźmy mądrzy i nie dajmy się omamić. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy Kindze. Kamil, dziękuję Tobie za wyczerpujące odpowiedzi na pytania, za udział w dzisiejszym programie. Dziękujemy Tomowi Kruzowi również za dzisiejsze uczestnictwo w programie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, a na pewno za tydzień punktualnie w niedzielę o 12. Nie będzie Toma Kruza, tylko będzie kolejny odcinek Ekspresu Frankowiczów. Do zobaczenia. Pozdrawiam.